Dzisiaj będziemy z Wami rozmawiać na temat jajek. Czy dużo jecie jajek? Ty nie możesz. Jak? Jeszcze raz? Raz na dwa dni? A powiedzcie mi, czy jajka jemy tylko w takiej formie, powiedzmy jajecznicy, czy może jeszcze gdzieś jajka dodajemy? Proszę. Na przykład do sałatek. Gdzie jeszcze? Na kanapki. Do naleśników. Do zupy. I do ciasta. Czyli tak naprawdę mówicie, że mniej więcej dwa razy w tygodniu jecie jajka, ale zobaczcie, jajka są w innych potrawach, czyli tak naprawdę jemy je dosyć często. A powiedzcie mi, czy jajka są zdrowe? Jak myślicie? Są zdrowe, prawda? Tak, i ogólnie w jajku, zobaczcie, musi być wszystko to, co jest niezbędne, żeby z tego mogło rozwinąć się życie. Chciałabym, żebyście odmierzyli linijką 26 cm i 2 mm. Tak, tutaj zaznaczacie kropeczką i rysujecie kreskę w dół, w tym miejscu, gdzie są 26 cm i 2 mm. Zagnijcie w miejscu, gdzie idzie ta kreska, kartkę i na tej dużej części, kto już zrobił, na tej dużej części narysujcie, skąd się biorą jajka. A słuchajcie, na jajkach zwróciliście uwagę, że czy coś jest napisane? X tu jest. A co jest na tych jajkach napisane? Na jajku jest napisany kod, jest znaczek państwa, w którym jest dane jajko i dalej jest cyfra. Może być 3, 2, 1 i 0. Nauczyłam się, które jajka są zdrowsze i które są od jakiego hodowcy i jak się je oznacza. Ja nauczyłam się, że warto kupować te zdrowsze jajka. Te tańsze są mniej zdrowe niż te droższe. Warto jeść, ponieważ są bardzo zdrowe od tych jajek, które są tańsze, bo tańsze jajka mają właśnie mniej takich witamin jak te droższe jajka. Dlatego, że pochodzą od kur, które nie mają dobrych warunków i są zamknięte, nie mają dostępu do światła. Te tańsze jajka są mniej zdrowe, ponieważ pochodzą z hodowli takich, których są zamykane w klatkach i nie mają dostępu do światła naturalnego. Jajka najzdrowsze są te, które są droższe, no bo one mają więcej witamin i kury mają dostęp do światła.